ostatnio wystąpiłaś na jednym z pokazów, bardzo odważnie i bardzo dużo komentarzy było na ten temat. Chciałam się zapytać, czy zdecydowałabyś się po raz kolejny na takie show? O tak, to było jak napicie się szampana, to znaczy już ten moment, kiedy występowałam. No, jestem aktorką teatralną, dla mnie nagość w teatrze jest czymś... no po prostu narzędzie, także, ale nie spodziewałam się, że krzesełka będą tak blisko. Na szczęście, tak jak przyszłam na próbę, byłam troszkę zdziwiona i przestraszona. Potem śmiesznie się czułam, jak stałam wśród modelek z zawiązaną kurtką tutaj, żeby się nie zgrzać. One wszystkie miały sukienki, a ja nie. A nie jestem modelką, więc byłam bardzo stremowana. No i później jak stałam już zupełnie nago w kulisach, to sobie pomyślałam, co ty robisz, czy na pewno? No i później wyszłam, ale myślę, że wspaniale zostały ustawione światła do tej sceny, także nie jest to, bałam się troszeczkę, żeby nie było widać zbyt wiele, żeby to nie było zbyt takie, zbyt uderzające, czy nawet wulgarne. Myślę, że uniknęliśmy tego dzięki tym światłom. Już od razu po tym show dostałaś jakiś feedback, ktoś tam coś komentował, podchodzili? Dużo wspaniałych opinii od koleżanek aktorek, SMS-ów, co jest przemiłe, bo wiadomo, że jesteśmy w konkurencji, a dziewczyny mnie, czy panie mnie doceniły. I także dziennikarze, także znajomi, wszystkim się bardzo podobało. Myślę, że to był wyjątkowy pokaz.